Hello, witam was bardzo serdecznie, wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii. Dzisiaj Halloween, takie święto uważane, nieuważane za niektórych, ale zawsze chodziłem w te miejsce 1 listopada i nie chodzi o cmentarz, tylko chodzi o cmentarz ludzi zapomnianych, nagrobków wyrzuconych gdzieś tam na polach i właśnie idę w to miejsce. Tu już widać taka perspektywa. Wziąłem drona, tak od góry to też zobaczymy. W takiej siatce drona. Ale przejdziemy, zobaczymy. Tak więc co roku chodzę i myślałem, że się coś zmieniło. Że nie będzie chociaż tablic z imionami, nazwiskami, ale patrzcie, są. Ten dron troszeczkę przeszkadza. Damy go do tyłu. DJI Neo. Odporny na wszystko. Tak to wygląda. Wow. Zapadam się. Tu pewnie też pod tym tablica grobowa krzyża. To na pewno domyślacie się, nieopodal jest cmentarz. Co tu mamy? Jest jakiś taki zapalarka gazowa. Jeszcze trzeba uważnie chodzić, żeby nie wpaść po grobach. I drzwi z samochodu nawet leżą. Tak w zupełnych krzakach. Nie uruchomimy drona, jak mówiłem. I nakręcimy to wszystko od góry. No to tylko nie, jak to wygląda. Tam też jakiś jest wazon. Jeszcze obejdziemy tak tą stroną. I zobaczymy, jak to wszystko. Nawet tam dalej są gdzieś. Ktoś klupi od dołu. Tak to wygląda. Chodzenie po nagrobkach opuszczonych. To już nie jest takie do końca. Wow. Ale to po prostu tu nie jest cmentarz, gdzie ja chodzę. To jest po prostu wywieziony z cmentarza. No wszystko. Tam już widzicie, domy są takie prywatne. Tych tablic też grobowych troszeczkę tutaj było. No tego nawet mam taką tradycję, co roku chodzę. Ale też prosiłem, żeby pousuwać te tablice. Jak widzimy. Widzicie sami. Wszystko jest. Przejdziemy jeszcze. Wygląda to jak wygląda. Żeby jeszcze tam obejść tą stroną, no i puścimy drona. Bałem się o te liny wysokiego napięcia, czy bardzo wysokiego, ale to jest poza. Ale to też robi robotę. Mówię, to osty, co tu rosną.
Chociażby te tablice pousuwali, jak likwidują groby, nie? Jest 41. Podobno jak robią nowe groby, jak ktoś grób przejmuje, to te kości, przykładowo tej osoby, tam zostają. Jak już nie ma rodziny, wiecie, o co chodzi. Myślę, że tam na końcu włączymy drona i pokażemy tak od góry, jak to wygląda, bo jesteśmy już tak na półmetku. Nie będę wszędzie chodził. Musimy jakiś start drona zrobić. Może z tego krzyża. Może z tego krzyża. Jakby dron wystartował. Właśnie z tego krzyża. No i tak od góry to zobaczymy. No i tu wystartujemy z tego krzyżyka. No i tak pokażemy troszeczkę od góry. Już DJI. No i można powiedzieć, tak to wszystko wygląda z góry. Przepraszam, że dronem startowałem z krzyża, ale i tak to wszystko jest porzucone tutaj, jakieś wywiezione z daleko od cmentarza i nie jest to ziemia święta, bo na ziemi świętej też nie wolno latać dronem, ale to można tak powiedzieć, że tak to wyszło. Tak więc dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie.